18 czerwca Paweł Wiśniowski i Leszek Szurman wyruszyli w kolejną podróż dookoła Polski. Tym razem ich środkiem lokomocji będzie kajak, którym będą musieli pokonać 800 km i tyle samo pieszo w drodze powrotnej. Kiedy uczestnicy wyprawy wrócą do Cieszyna, tego póki co nie wiadomo. Odległości ich nie przerażają, to ich kolejna wyprawa, a druga taka podróż organizowana przez klub. Najważniejszym celem jest pokonanie własnych słabości, ale również promocja miasta i Stowarzyszenia Abstynentów Klubu Familia. Nadmorze Bałtyckie, Odrum. Chcieliśmy od Cieszyna, ale stan wody niestety jest zbyt niski, żebyśmy moglibyśmy po prostu zniszczyć sobie kajaki na ostrych kamieniach. Jedziemy tutaj od chałupy, chcemy meandrami Odry, bo to jest jedna z ładniejszych miejsc na tej rzece. To jest już druga edycja tego rajdu. W zeszłym roku żeśmy zrobili pierwszą, żeśmy przeszli z Bieszczad do miejscowości Prudnik. Do Prudnika. No a w tym roku chcemy, jak dobrze pójdzie, od Bałtyckiego Morza w stronę Świerardowa Zdroj, bo tam mamy już dotąd przechodzone te trasy. A żeby się tam dostać, postanowiliśmy dopłynąć tam kajakami. Z tym zamiarem to już to kiełkowało już w mojej głowie od dobrych kilkunastu lat. Jeszcze kiedyś kolega żył, to my tak zawsze planowali, że to zrobimy. No niestety kolega zmarł. No i tak chcemy, tak się to mówi, i chcę to sfinalizować, co my kiedyś planujemy. Mam za sobą komputer, ja zawsze biorę tego laptopa, noszę 2,5 kila w plecaku. No i będą moje relacje na Facebooku, na stronie Wędrowniczka Wędrowanie i można to będzie obserwować na bieżąco. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego XPL Marta Szymik.